Hej, hej, w ostatnim filmie pożegnałem się z wami ze stoku, ale jak wiadomo, wyjazd na narty to nie jest tylko stok, bo same narty są dość męczące. Trzeba wstać rano, żeby pojeździć na nartach, a później na nich jeździć i tych kilometrów w nogach też się zbiera i zbiera, i nie żeby to było złe, bo ja to bardzo lubię, ale zasłużyliśmy sobie na odpoczynek również i jedziemy dziś na termy. I to nie byle jakie termy, bo jedziemy do miejsca, które nazywa się Aquadom. To są takie charakterystyczne termy wyglądające, taka szpiczasta wieża i takie jakby podwieszone baseny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na miejscu, no ale zanim czeka nas około 1,5 godziny drogi. Po termach oczywiście z kamerą nie będę chodził, żeby nie wzbudzać dziwnych różnych spojrzeń. Też bym się nie czuł komfortowo, gdyby ktoś nagrywał mnie na termach, po prostu łażąc sobie z jakąś kamerą i do niej gadając. Ale jakieś zdjęcia na pewno wam wrzucę i podzielę się wrażeniami. I po termach plan był nieco inny, bo myśleliśmy, że zdążymy jeszcze pojechać do Innsbrucku albo Innsbrucka, ale chyba nie zdążymy, bo się nam przedłużyło za bardzo. A co do samych term, to może oddam głos Asi, jako że ona jest specjalistką z dziedziny basenów i pływania. Jeśli chodzi o jakość tych term, no to zdecydowanie i na mnie, i na piasku wrażenie zrobiła cała infrastruktura wokół term, czyli suszarki, łazienki, szafki, wszystko nowiutkie, czyściutkie, mimo że wiem, że to nie są termy otwarte w tym roku, a wygląda jakby je otworzyli wczoraj, więc to wszystko jest utrzymane naprawdę w stanie igła. Więc nasze mieszkanie, które miało łazienkę niedawniej remontowane, nasza łazienka wygląda dużo starzej niż obecne te termy. W każdym razie no, stan utrzymania jest świetny i ewidentnie widać pieniądze w tym, więc nie dziwię, że te termy są dosyć drogie. Natomiast same baseny są w porządku. Natomiast byliśmy na przykład na Węgrzech w wielu innych termach, dużo tańszych, gdzie co prawda łazienki były tam, nie wiem, w troszkę gorszym stanie, czy szatnie, ale no tych basenów było dużo większy wybór, była duża rozpiętość temperatur na przykład, czy składów tych wód różnych termalnych, a tutaj właściwie było dosyć monotonnie. No tam co prawda jest basen tam osobny z solanką, osobno z wodą siarkową, osobno jeszcze z jakąś inną, natomiast wszystkie mają tę samą temperaturę, wyglądają podobnie, no mają jakieś dysze tam z bąbelkami. Natomiast takiego wow chyba ani piasek, ani ja nie mieliśmy. Właśnie biorąc pod uwagę to, że te termy nie są tanie, nie? I widać, że pieniądze włożyli we wszystko naokoło, natomiast same baseny wyglądają z zewnątrz ładnie, są ciepłe, no i jeżeli ktoś tyle oczekuje po termach, no to why not? Ja jeszcze dodam od siebie, że jest to kompleks taki mocno relaksacyjno-wypoczynkowy, że nie gra jakaś super głośna muzyka, nie ma baru w basenie, który robiłby, nie wiem, hałas. Strefa dla dzieci jest w ogóle w osobnym miejscu i to przejście do niej jest takie, że no nie ma szans, żeby słyszeć. Chociaż też są w sumie dla dzieci tylko dwie zjeżdżalnie i tam fragment do zabaw, nie ma nie wiadomo ilu tych miejsc. Te baseny takie podwieszone, które tutaj wam wstawię na zdjęciu, no wyglądają świetnie. W ogóle położenie tych term jest wybitne. To jest coś przepięknego i leżąc w tych termach można się poczuć naprawdę super zrelaksowanym. Natomiast temperatura wody, ona była 35 stopni i to jest coś takiego, że przy chłodniejszej temperaturze na zewnątrz po jakimś czasie będzie wam zimno. W sensie to jest temperatura niższa niż temperatura ciała i po prostu nie ma takiego czegoś, że te 2 stopnie więcej spowodowałyby, że siedziałoby się w nich dużo przyjemniej. Niemniej, według mnie warte uwagi, przede wszystkim ze względu na widoki i swoje położenie, bardzo pod tym kątem na plus. No i też taką właśnie atmosferę relaksu, dużo leżaków, dużo takich miejsc, gdzie można sobie spokojnie, cicho poleżeć, odpocząć i po prostu się zrelaksować. My tego akurat potrzebowaliśmy, więc dla mnie, według mnie, pasowały one idealnie, po prostu dały nam to, na co mieliśmy akurat dzisiaj ochotę i potrzebę. Po nartach super. A i warto dodać, że jedzenie było naprawdę świetne, w sensie restauracja i bardzo normalne ceny, i bardzo duży wybór, i spoko jakość, co na termach zdarza się właściwie dość rzadko, no bo jak jest jedna restauracja i nie ma się wyboru, to też w tą jakość często pomijają albo średnio inwestują. No dobra, zagadałem się. A trzeba wracać do noclegu, pakować się, a jutro jeszcze mamy dla was małą niespodziankę. A to zobaczycie zaraz. Witajcie w sobotę. Na dzisiejszy dzień mieliśmy 2 pomysły i zrealizujemy jeden z nich. Jesteśmy w bardzo małym państwie, nazywa się ono Liechtenstein. Tamte góry z tyłu to już jest Szwajcaria. Kawałek dalej jest też już Austria. No a my przyjechaliśmy sobie na samo południe tego niewielkiego państewka wielkości Częstochowy. Idziemy do zamku Gutenberga. Tam na górze minęliśmy właśnie winnicę, a w powietrzu unosi się taki sielski zapach nawozu. Chyba tak można to najlepiej określić. Wiosenna pogoda, około 10-11 stopni, bardzo przyjemnie w powietrzu. A droga również w porządku, musieliśmy jedynie przebić się przez tunel
no, na który on się lubi korkować, pod górą Arlberg, jeśli się teraz nie mylę, i może w Austrii są winiety, to jest on dodatkowo płatne 11,5 euro za przejazd samochodem obecnie i 40 minut korka gratis. Ale jak patrzyliśmy na nasz drugi pomysł, czyli wyjazd do Salzburga, no to niestety samo wyjechanie z Austrii to była około godzina dodatkowego korku, później kawałek pod Monachium byśmy stali i sam dojazd do Salzburga też nie byłby prosty. Więc zdecydowaliśmy się przyjechać właśnie do Liechtensteinu, mimo że no w drodze do Polski nie jest to właściwie w ogóle. Takie małe państwa ogólnie dla mnie są zawsze dość ciekawe, w sensie w ogóle jakim cudem to się zachowało do dzisiejszych czasów i jak to funkcjonuje. No planowaliśmy przy okazji Barcelony wybrać się do Andory, ale się nie udało, po prostu odległościowo tam było niekoniecznie, a tutaj akurat wpadła taka możliwość, więc postanowiliśmy sobie z niej korzystać. Pode mną winnica, za mną również, ale nie będę nagrywał, bo tam sobie pan pracuje, żeby mu nie przeszkadzać. I krajobraz majestatycznych Alp. No jest pięknie i ta droga zresztą tutaj również jest przepiękna, autostrada idąca właśnie doliną pomiędzy Alpami. Jedzie się mega, mega przyjemnie ten krajobraz. No i może po pewnym czasie robi się monotonny, bo tu góry, tam góry, ośnieżone szczyty, robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Jakbyście mieli okazję tą drogą się przejechać, warta uwagi. Wejście na zamek, na jego dziedziniec właściwie jest bezpłatne, można sobie przeczytać trochę o historii, ale to głównie po niemiecku. No a jeśli chodzi o takie, wiecie, przetłumaczenie sobie przez translator Google, to trzeba uważać, bo bardzo blisko jest tutaj granica ze Szwajcarią. Jak wam złapie szwajcarską sieć, to możecie zapłacić za takie tłumaczenie dużo więcej, niż byście sobie życzyli, bo Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej i nie jest też w tej strefie takiej, gdzie właśnie roaming jest darmowy. Choć przepływ przez granicę przejechać można bez problemu. No i też druga sprawa jest taka, że mapy Google, które tutaj prowadzą, prowadzą właśnie przez Szwajcarię i one zalecają jazdę taką drogą wzdłuż granicy i ta droga wymaga już winiety. A winietę do Szwajcarii można kupić tylko i wyłącznie na cały rok i jest ona bardzo droga, więc też warto uważać. W sensie w skali roku ona nie jest droga, w skali jednego krótkiego przejazdu ona jest droga. Więc jeśli nie planujecie więcej po Szwajcarii jeździć, to warto jechać od miejscowości Feldkirch. Feldkirch? Feldkirch? Chyba tak się nazywa. Feldkirch od północy, wstaje wam mapkę i tamtędy można sobie spokojnie przez cały kraj przejechać za darmo i przy okazji zobaczyć, jak on wygląda. To co widać w tle i co mnie trochę zaskoczyło, bo mimo że to jest mały kraj, jest tu sporo i lasów i jakichś tam pól uprawnych, no ale też na powierzchni wielkości porównywalnej do Częstochowy zamieszkuje około 40 tysięcy ludzi. Nie jest to gęsto zaludnione państwo i dominuje głównie taka właśnie niska zabudowa i też oczywiście pojawiają się typowe dla takich państw kasyna, jak i kolejki na granicy po to, żeby zatankować w sąsiedniej Austrii, bo paliwo jest tańsze około 40 centów na litrze. Spora różnica. Już muszę od razu wyprostować, że te wszystkie góry, które są w tle, to jest Szwajcaria. W tą stronę jest jeszcze Liechtenstein. Austrii nie widać, bo ona jest tam jeszcze za tymi górami nieco dalej. Także z tego punktu widać wybitnie Szwajcarię, która znajduje się właśnie w tamtą stronę za Renem. Ośnieżone szczyty, lekko zachmurzone. Dzisiaj mamy sporo parującą, takie wilgotne parujące powietrze. I właśnie przez to ta widoczność jest nieco zamglona, ale i tak jest bardzo ładnie i malowniczo. Jesteśmy w stolicy Liechtensteinu, miasto Vaduz, główny deptak, Muzeum Sztuki w tą stronę. Przywarciło nam się, bo mamy darmowy parking w weekendy. Tak właśnie jest. Idziemy zobaczyć najpierw stary most nad Renem. Przy głównym deptaku znajduje się Centrum Informacji Turystycznej Liechtensteinu. Można tam nabyć różnego rodzaju lokalne produkty, poczynając od kabanosów, serów, wina, innego rodzaju nalewek, poprzez wszelkiego rodzaju magnesy, kartki oraz zrobić sobie zdjęcie na tronie. Zabudowa wokół katedry w Liechtensteinie, taka o, chyba tradycyjna, ładna, bardzo wyremontowana, odnowiona. W fajnym stanie w ogóle to wszystko wydaje się być utrzymane, no ale mały kraj, pewnie całkiem spore pieniądze. No i z tego tytułu widać, że zadbane są tu najmniejsze szczegóły. Odeszliśmy nieco od centrum, tam w tle widać zamek liechtensteiński, który jest obecnie w remoncie. Cały pokryty rusztowaniami, też sobie pod niego podjedziemy, ale obecnie idziemy nad rzekę Ren. O, w tą stronę fajny budynek z murem pruskim. W ogóle już któryś raz widzimy takie drapieżne ptaszory przelatujące nam nad głowami. Wkleję wam zdjęcie, które się udało zrobić, bo kamerą ich nie uchwycę. Bardzo majestatycznie wyglądają, jak tak sobie szybują i wyszukują jedzenia. 10 minut spaceru spod tej katedry. Powiem tak, ani to nie wygląda jak stolica, ani to nie pachnie jak stolica. Ale czy to źle? No ma to jakiś swój urokliwy klimat. Za mną drewniany most, jedyna drewniana tego typu konstrukcja na Renie. No i Ren, granica ze Szwajcarią. Za dużo wody w nim nie ma,
ale co tam, przejść przez taki most można. Znajdziemy się zaraz w innym kraju. I pod nami szumiący Ren, a my sobie przechodzimy właśnie z Liechtensteinu do Szwajcarii. Gdybym kolekcjonował państwa, w których byłem, to mógłbym w tym momencie powiedzieć już, że byłem w Szwajcarii, bo wcześniej jeszcze nie miałem okazji w niej być, a teraz już jestem. Tam jeszcze za mną w tle widać stadion narodowy Liechtensteinu, na którym gra również FC Vaduz. No i widok na stolicę Liechtensteinu właśnie z perspektywy szwajcarskiej. Dobra, wracamy z powrotem do Małego Księstwa. Ten most swoją drogą jest całkiem ładny, w sensie taki zadaszony i w ogóle nietypowa konstrukcja. Chyba się z taką wcześniej nie spotkałem. I w środku jest całkiem przyjemnie, w sensie tak jest przytulnie od tego drewna. Tu w tle zza chmur za mną przebijają się góry. Dobrze ich nie widać, mamy taką lekko zamgloną i średnią właśnie widoczność. Myślę, że to wrażenie z Liechtensteinu, jego położenia jest fajniejsze, jak ta widoczność jest lepsza. W sensie to miasto wtedy wydaje się takie bardziej wciśnięte między góry. Teraz przez to, że właśnie są za nami te chmury, to wydaje się, że tam dalej jest po prostu płasko. No a tak nie jest, te góry się przebijają, ale właśnie w niewielkim stopniu je widać. A tutaj jakiś taki miły strumyczek sobie płynie. No i trafiliśmy do zamku, pod właściwie zamek Vaduz, a właściwie pod plac budowy, bo zamek Vaduz jest restaurowany obecnie. Ale idziemy zobaczyć jeszcze, jaki jest z niego widok i prawdopodobnie będziemy kończyli tym naszą krótką wycieczkę. Przy wejściu znajduje się tabliczka, a na niej napis, że zamek jest w prywatnych rękach i wejście dla odwiedzających jest zakazane. Także nie wejdziemy, no ale chociaż zobaczymy sobie ładną liechtensteinską flagę. A skoro zamek należy do kogoś, to wchodzić mu nie będziemy. Tym bardziej, że jest pora obiadowa, więc nie warto zakłócać komuś, mam nadzieję, przyjemnego posiłku. Choć nie wiem, czy ktoś zamieszkuje ten zamek, czy nie. Mamy również podobny plan. Zjeżdżamy, właściwie wyjeżdżamy z Liechtensteinu, bo jak sprawdzaliśmy ceny, to jest tu dość drogo. Jedziemy do Austrii zjeść tam sobie jakiś obiad i będziemy kierowali się już w stronę domu. Pora kończyć wakacje, ale na pewno zobaczymy się z wami niedługo. A skąd się z wami zobaczymy? Nie mam jeszcze pojęcia. Także zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia.